Dzisiaj przepis dla amatorów comfort food, czyli takiego jedzenia pełnego smaku, może nie do końca super zdrowego, ale na pewno takiego, które pozwoli nam przetrwać trudne momenty, czy to klimatyczne, czy psychosomatyczne. Mac and cheese. Zaczynamy. A to, co dzisiaj będziemy potrzebować, to oczywiście makaron, brokuły, oliwa, sól, pieprz, cytryna, tymianek, wegański ser, mleko sojowe, białe wino, mąka pszenna, płatki drożdżowe, ocet i szalotka. Zaczniemy od ugotowania makaronu, ponieważ on najdłużej będzie nam się tutaj robił. Weźcie albo jakieś takie duże muszle, duże świderki, duże kolanka, coś, co po prostu będzie kumulowało ten pyszny, kremowy sos. Nigdy nie dodawajcie oleju albo oliwy do gotowania makaronu, tylko garnek z dużą ilością wody. Biorę deskę, pokroję szalotkę, drobną kostkę i przy okazji zacznę też nagrzewać chyba już rondelek na sam sos. Od razu wlewam oliwę. Zapomniałem dodać czosnku, także dodam go teraz. Połowa ząbką na patelnię. Mam zmniejszony ogień, dodaję mąkę i tak naprawdę robimy coś na podobieństwo zasmażki, ponieważ przygotowujemy sos beszamelowy. Mieszam tak, żeby po prostu szybko na raz dodać płyny ze sobą, czyli mleko sojowe z winem. Biorę trzepaczkę tak, żeby od razu mieszając uniknąć grudek. I pieprza. Dodaję również odrobinę octu. Mogę już wyłączyć ogień pod właśnie beszamelem i dodać starty ser. Możecie użyć naprawdę dowolnego sera wegańskiego, który akurat lubicie. Mieszamy i musimy poczekać, aż to wszystko ładnie się połączy. Przygotuję brokuła. Ugotowałem go delikatnie na parze, dosłownie 2 minuty. Kroję go na takie bardzo malutkie różyczki. Spróbuję makaron. Jest akurat, dosłownie brakuje mu minuty, dwóch do al dente. I właśnie o to chodziło, żeby makaron miał te powierzchnie, w które sos wejdzie. Całość przekładam do naczynia do zapiekania. Na wierzch sypię przygotowanego brokuła. Biorę cytrynę i ścieram odrobinę skórki. Biorę też tymianek, posypuję nim brokuła, posypuję płatkami drożdżowymi, a całość polewam jeszcze oliwą. Tak przygotowane naczynie ląduje w piekarniku 220 stopni, 5, 8, maksymalnie 10 minut. Pięknie się zapiekło, pachnie fantastycznie. Kilka gałązek świeżego tymianku. Makaron doszedł idealnie w punkt al dente. Intensywny, serowy smak. Wszystko tworzy naprawdę bardzo fajne danie. Danie, które możecie zarówno zjeść na obiad, na lunch, ale także przygotować na przykład swoim gościom na przyjęcie. Pamiętajcie też, aby zasubskrybować kanał, o ile jeszcze tego nie zrobiliście, tak aby być na bieżąco z kolejnymi wegańskimi przepisami na moim kanale Vegetable. Do zobaczenia.